Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, tu Sztyks i zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w LEGO Władca Pierścieni. Dzisiaj witamy się dosłownie z tego samego momentu, w którym rozstaliśmy się w poprzednim odcinku. A dlaczego? Bo okazało się, że ten punkt kontrolny to lipa i musiałem to przejść jeszcze raz, no ale trudno, nie było to aż takie długie, no nawet z delikatną przyjemnością to przeszedłem. I teraz możemy kontynuować rozgrywkę dalej. Tak więc wznawiam grę i jedziemy. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Mamy Urukaje, które musimy zniszczyć, tak? Tu był pomnik, tu był kurde pomnik do zapisu, a ja nie zapisałem. Niedobrze, widzicie, trzeba uważnie. Jednak pomnik to jest jedyna możliwość, żeby tutaj zapisać cokolwiek w rozgrywce. Ten napis punkt kontrolny, kto tam jest? Punkt kontrolny to jest ściema, nie ma czegoś takiego. Trzeba sobie samemu zapisać podejście do tego pomnika i prawda, nadusić zapisz. Dobra, tam mamy jeszcze jednego orka. Oczywiście nie pokazali nam, że mamy ich zniszczyć, tylko musimy się sami domyślić. To coś nowego. Kazali nam pomyśleć, to już jest coś naprawdę. A teraz pokaż, jak krasnolud walczy. Jak dobrze wiecie, z powodu tego ataku niestety zginie Boron. Tak, już tutaj trochę uprzedzam fakty, no ale możecie się domyślić, jeżeli oglądaliście film, to nie jest to żadną tajemnicą, że Boromir ginie. Potem to ma swoje konsekwencje oczywiście podczas gry. I wpłynie także na życie naszych bohaterów, wpłynie na dosłownie na naszych kochanych hobbitów. O, tu by się przydał znowu ten mistrz patelni sam. Ale niestety go nie ma, bo gdzieś tam się szwenda znowu z koleżkami po lesie, pewnie piwo złapie, wino chleje, tańczy, śpiewa, na pewno znowu coś żre. Ale jak walczyć, to nie ma komu, nie? Kury, ten Argor robi czystki, koniec. Ale patrzcie, jaka fajna sekwencja. Ale dostał. Tych dwóch musimy niestety Legolasem, chociaż z chęcią bym przywalił im stoporka. No a ten skąd się widzi? Masz pan strzałę na dole. The Horn of Gondor. Boromir. No właśnie, Boromir. Dość dwuznaczna pozycja. O, to jest ten, co się wyląkł z pralki. Punkt kontrolny. Super, gdzie jest ten punkt kontrolny? Jestem ciekaw, gdzie tu mogę sobie zapisać w tym razie. Bo niespecjalnie tutaj widzę, bo są... A, jest. No to są jednak te punkty kontrolne, tylko bardzo rzadko się pojawiają. O, są nasze hobbity! Tak jak mówiłem. Boromir zginie, ale no niestety próbował ratować nasze drogie hobbity. No są biedne, malutkie, no co zrobić? Kurde, ja bym chciał tamtą karteczkę wziąć. Tam jest jakiś schemacik. Nie! Boromirze! Ta plastikowa strzała nie może cię zabić. Ej, zasypali nam wejście, ale mam go. Ale patrzcie, kurde, hobbity takie krótkie rączki, ale potrafią coś zrobić. Dobra. Cios, pinacz tam, mrego, nie wiem, co to jest akurat. Nie rozróżniam ich w sumie. Czekaj, ja chcę najpierw... Ja chcę to najpierw. O, schematik. Dobra. Zostało mu jeszcze jedno życie. Dostanie teraz drugą strzałę. Zmiotła? Poważnie? Zmiotły? Z mopa? No ludzie! Nie wiem, co brali twórcy, ale powinni brać połowę. Albo zmienić dealera. No, oni nam zniszczyli nam przejścia, ale co tam takie nam przejście, sobie poradzimy. Ja ciosem. Ej, już powinien nie żyć. Panowie twórcy, dlaczego on jeszcze żyje? Co on teraz zrobi? O, wkurzył się. Mm.
Tylko nie banan! Nie bananem! Nie! No i po Boromirze, nie no, ciosu z banana to już nikt nie przetrwa. To jest najwyższa potęga mocy. Nie no, Boromir, no nie walcz, no z bananem, no sorry, ale... Bez rady. No o nie, a ten ma teraz do czynienia z marchewką, to już dostanie. Co to miało być? Strzeli mu skóry. No, sokol. Teraz będzie prawdziwy wojownik. Boromira, ja chcę z Boromira z bananem. Ale już wolno chodzi. Musi się bronić, niestety. No już jest ranny, jakby nie patrzeć. Ma banana. No się... Ma banana na ramieniu, w ramieniu. O. No te takie czerwone orki to są bardzo łatwe do zabicia. Praktycznie na strzała. No nie rzucaj mieczykiem, tylko dalej bądź... Bądź mężczyzną, choć raz. Frajer, frajer. Połamało Boromira. No sorry. Nie zdążyłem nim uciec. Dobra, kolejna partia orków. Zauważyliście, jakie orki mają takie fajne grzyby? Takie kurde. Takie długie, czarne. W Polsce zrobiłyby karierę. Ej, ale nie wbiło się. O, teraz będzie z nami walczył, bo już mi się tarcza rozpuszczyła. Ktoś nie będzie teraz rzucał z góry jednak. A, i teraz mówi, Boromirze, no chodź dalej. Tja, słabo to wyszło jednak. O, pięknie. Boromira złap, Boromira złap, Boromira złap. Dobrze. Dlaczego Boromira? No bo Aragorn się szybciej rusza. Zapomniał o bananie. Kurde, tracimy jednego po drugim. Najpierw Gandalf, teraz Boromir. No Boromira już nie spotkamy, Gandalfa jeszcze tak, ale już nie szarego, szkoda, nie? Nie płacz, Gimli. No mi też jest przykro, no co zrobić? Nie zawsze jest wesoło, to jest okrutna wojna. No i to jest ten moment, moi drodzy, drodzy widzowie. To jest moment, w którym niestety drużyna się rozpada. Nie przetrwała ani jednego, jak gdyby, ani jednej części. Drużyna Pierścienia jest tylko w drużynie Pierścienia. Potem już nie jest razem. Niestety Frodo i Sam idą swoimi ścieżkami. Będą podążać ku górze przeznaczenia do Mordoru. Natomiast co zrobi Aragorn i Legolas? No jeżeli dobrze... O, patrzcie, łysolek. Jeżeli dobrze pamiętacie, podążą po prostu śladami niziołków i będą próbowali ich odbić z rąk orków. Ale cieszmy się, bo posuwamy się do przodu w fabule. Pamiętajmy o Boromirze, ale nie zapominajmy o tym, że mamy jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. Zakończyliśmy dopiero jak gdyby pierwszą część, a zostały jeszcze dwie. Nie udało nam się True Hero zrobić. Och deoch. No niestety. No dobra, no już nie licz, spokojnie, idzie mi tutaj, proszę. O, co nam się udało odblokować? Co tam było? Lina, z Mithrilu, super. Mithrilowa lina, zajebista. Bardzo, bardzo przydatna, bardzo się nam przyda. Linę dzierży Sam, więc to będzie dla niego. A my kontynuujemy tryb fabularny i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Oczywiście urządzili pogrzeb Boromirowi i Bananowi. Okej. Okay.
No. No nie, no panowie z pogrzebu jajca robi. Tak. Teraz będzie ten słaby. Klik, klik. Trzeba uratować. Mordo. I hope the others find a safer road. Strider will look after. Sam. I'm glad you're with me. Dobre, to było dobre. Sam, jak ty już jesteś? No, weź mi poniósł. Tak, mamy napisy końcowe, ale nie martwcie się. To chodzi o koniec pierwszej części. Mamy, przed nami są jeszcze dwie części. Pierwsza część 9,6%. No, to znaczy, że pozostałe będą ciut dłuższe, no bo jak? Na 9,6% udało nam się jak gdyby odblokować, bo jeszcze zostało sporo rzeczy do odblokowania w każdej z tych misji. Sporo zestawów, sporo tamtych klocków. Tego mamy jeszcze sporo do nadrobienia, ale to będziemy nadrabiać później. Podążamy teraz do misji, która nazywa się Obłaskawienie Golluma. No, skoro nazywa się Obłaskawienie Golluma, to możemy się domyślać, że będzie tam Gollum, tak, nasz Gollum. Kochany Sole, który już się pojawił w rzepce. O ile tam go dostrzegliście, chociaż nie pamiętam go z filmu, żeby nam się nam wynurzał w tym momencie, ale cóż. Dobra, nie rozwalamy teraz klocku, idziemy. A co tu jest? Zapis. Nie chcę teraz zapisywać. Muszę zapisywać, czy nie muszę? Zaraz sprawdzę. Nie muszę, mamy jeszcze kupę czasu. O, flakonik. Ajć. Myślałem, że użyję flakonika. Jest, jest. Tak jak mówiłem, nowy loading screen. Jednak na każdą część jest przewidziany inny loading screen. Tym razem mamy tutaj Sarumana, Froda z pierścieniem. Dwie wieże, tak? Czyli dwie wieże nawiązujące do tytułu drugiej części sagi. Czyli dwie wieże. Tak, dwie wieże nawiązują do dwie wieże. No, jeżeli byście się nie mogli domyślić, kompas mi nie działa. Łysa glaca mu tam świeci. O, mistrz Patelli ma misję. Ojejciu. A to kto? A, tu też jeszcze Gandalf leci. Nie? Tak, no przecież jeszcze nie skończył tego lotu w dół. Gandalf! Co jest, Mr. Furrow? Just a dream. Tej, będziemy mogli Gandalfem teraz pokierować. No w filmie nie było zbyt szczegółowo pokazane, jak to Gandalf się stamtąd wydostał. No, tutaj będzie fajniej. No, fajniej, jeżeli by w końcu Gandalf zechciał współpracować i zaczął niszczyć te klocki, a nie tylko sobie strzelać. No mamy tutaj punkt kontrolny, ale ja pójdę teraz to nie, za wcześnie, później. Później to zrobię. Niszcz to. Jeszcze. Jeszcze raz. I dobrze, i tylko chodziło mi o ten mały pieniądze. Dobra, idziemy. Domyślam się, że będziemy tutaj walczyć z tym spaderowiem. Na pewno nie będzie to łatwa walka. Ale jakoś sobie damy radę, co nie? No co, jeszcze nie damy radę, jak sobie damy. O, mamy nawet schemacik. O, przecież ten Gandalf może unosić te przedmioty. O, widzicie? Mamy schemacik, jak to ułożyć? Nie, no źle, Gandalf. Ty frajerze jeden. Nie, odłóż to, odłóż to. Odłóż to. Zostaw, zostaw. Tam na razie. Na razie weźmiemy to żółte. Ciężko się trochę nim tutaj steruje. Krzywo. Dobra, niech tak będzie. Bo ja chcę to tutaj. A i za daleko. Ja chcę idealnie. Idealnie tak. Źle! Źle. Źle. Ostatni raz. Teraz będzie ostatni raz.
kurde, dobra, niech już tak zostanie. Nie. No, co mi wyskoczyło? Kurde, jeszcze raz, ostatni raz. No, w końcu się udało perfekcyjnie. Nie, tego już nie powiem. Teraz to. Teraz już powinno być tutaj łatwiej. Możemy się oprzeć na tym klocku, który już położyliśmy. Oprzeć, nie podnosić znowu. Dobrze. Tak, i teraz tylko ten fragment, który przypomina schody. Oj, może tak być, wejdę. Ale nie, bo jak zbudujemy dobrze, to pewnie nam coś wypadnie. No, mówiłem, że nam coś wypadnie. No pewnie. Nie ma co, jeżeli jest schemacik, trzeba robić. Tak jak pokazują, a nie... nie po swojemu, widzicie? Opłaciło się, dostaliśmy kupę forsy. I jeszcze dodatkowo dostaliśmy mini zestaw. O, tutaj pobawię się trochę i będę rozwalał po kolei wszystkie klocuszki. Wiele tam z nich nie wypada, ale zawsze. Tak śmiesznie, bo te klocki... Nie rozwalałem się od razu, tylko 15 razy trzeba mnie pukać. Dziwne. Powinno być raz i porządnie, tam chyba spadłem. No, zaraz spadnę. O, prawie spadnę. O, znowu będzie jego moc się wszczęła. A nie, tutaj budujemy. Myślałem, że będzie znowu coś przenosił, jak taki mały Jedi. Do góry, do góry, do góry. I miecza. O, tak się powinny rozpadać te klocki na hita, a nie kurde, 15 razy trzaską jakiś durny kamyczek tam w skrzynkę. A ten jeszcze żyje. Kurcze, przecież tyle razy dostał w szyję i pod szyję i w ogóle, a ten jeszcze tutaj ma czelność, w ogóle czelność żyć? O kurde, ale ma czas. No i co? O ja. No i to nie będzie łatwa walka. Mówiłem. Wow. Co? Pieruny? Co to jest? Co się dzieje? No, mogę się naładować. Aha, fajne, fajne. Dobra, czyli po prostu wystarczy przeczekiwać, tak? Trzeba przeczekać to, co on, to robi, co on robi, unikać jego ataków. Co pewnie za każdym zadaniem, za każdym razem jak zadamy obrażenia będzie coraz trudniejsze, ale jakoś sobie tutaj damy radę, już widzimy, że na drugim skrzydle też ma jakąś tam łatkę. Tak, łatkę jako gmach, którą nie będziemy rozwalać tymi pierunami. Wow. Trzeba po prostu odczekać swoje. No jak widzimy, znowu jest tutaj taka podwójna sekwencja, w sensie, że nasz kolega mógłby grać teraz w Frodo, ale nie gra. To nie mamy kolegi. O, teraz tu. Tu. Mocy przybywaj! Dobra, już jest coraz słabszy, ale też coraz bardziej wkurzony. Teraz pewnie to tam, co ma pod tą gębą, bo musimy się tymi kierunkami rozwalić. Fajnie się ten Gandalf zmieni na czerwone i na białe. Syrena odchodzi. Kogo? Takie io. Io, jak to będzie małe. O, teraz miecz. Dobrze, udało nam się uniknąć. Jest prawda. No i spadł. Haha, koniec. Spektakularny koniec. Gandalf wycieńczony. Ale on powróci, my się nie martwmy, panowie. On powróci, spokojnie. Znaczy nie Gandalf szary, ale jako taki Gandalf powróci. Gollum. Pierdziela ryby. A, nie chcę się podzielić.
Przydałby się tutaj, prawda, punkt kontrolny. Kontrolny punkt by się przydał. Ej, a co to jest? Elficki płaszcz. Ha! I same nogi! Ale jazda! A ten też tak może? Nie, ten malinę. O, ale malinę, fajną maslinę. Same nogi, ale jaj. Dobra, dobra. Naszym zadaniem... Aha, teraz musimy po prostu znaleźć ryby i powrzucać je tam. Jak je tam wrzucimy, to nam się to opuści w dół i będziemy mogli przejść do Goluma. Tak jak mówiłem, szkoda, że nie ma tutaj... Bo bym zakończył już ten odcinek, a potem znowu będę musiał... Tak, wiem, domyślam się. Rozwalimy tego troszkę trupa. Kielec, w sensie, może coś potem dostaniemy. O, tutaj sam pewnie ten może rozświetlać mroki. Golum, Golum! Dawno już sami nic nie kopałeś, nie? No, ja wiem, pewnie ci smutno z tego powodu. Ale silny. Taki głos. O, tutaj na pewno coś będzie trzeba przesuwać. Bo są te kratki, więc już jestem przygotowany na przesuwanie. Ja, władca roślin, władca patelni, władca ognia, no się nie, piroman, ale jednak. Mówię, sam to jest moja ulubiona postać, on ma tyle talentów. Dalej, przesuwaj. Już wiem, co trzeba zrobić, bo widziałem, no się widziałem, bo widziałem, w sensie tam na prawo jest takie ukryte miejsce, super. Tak ono nie jest, bo na pewno musimy tutaj iść. Pewnie tutaj jest jedna z tych ryb, które potrzebujemy, a poza tym są pieniądze, drewno. Może drewno też potrzebujemy, nie wiem. A jeżeli jest, to bierzemy, nie pytamy się, czy potrzebujemy. No kop, kop. No kop, kop. No wykopał, kopał. Potrzebujemy jednak. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli schodzić z tej górki, żeby to drewno narąbać, poznajdywać. Nie, ja tam nie chcę narąbać. Nic nie ma. Szkur... A nie, nie będziemy musieli. Już się martwiłem, że będziemy musieli schodzić, nie chciałbym. Dlaczego bym nie chciał? Bo to duży czas. Kurde, tak... Napaliłem się na tego live'a, chyba go zrobię niedługo. Może w sobotę? Nie, w sobotę nie, ale może w niedzielę, może w piątek, zobaczymy. No, jakby co, dam wam znać. Nie wiem, jak wam dam znać. To nie, to po prostu najwyżej w następnym tygodniu, a ja wam dam znać w jakimś odcinku. I oczywiście na Facebooku. Ej, ale Frodo tam może wyjść, nie? Nie, tam nic nie ma. Takie oszukują, oszukane takie. Kurde, spadłem jeszcze. Weź tą rybkę. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że jak teraz tutaj idziemy bokiem, to tam wyjdziemy z tamtej strony, chociaż to by było dziwne. Idziemy w tą stronę, a wyjdziemy tam. Ale prawda. Co tam wypada? Jakiś hart czy coś? O, o, znowu tutaj sam je możesz sobie pokopać. Ja wiem, jak lubisz kopać w takich główienkach. O, to będzie znowu robota dla ciebie. Uniwersalna linia. Ja mówię, ty no normalnie sam tu tutaj, więc sam by wszystko odwalił, nie? Jak zwykle Frodo ino się tam stęka, bo ma pierścień, a sam musi zapierdzielać. No halo, co to jest? Ale poczekajcie, bo jednak tam coś... Frodo może zrobić coś. Rozwyczyć. Tylko to potrafisz. Nie lubię go. Nigdy nie lubię. Nie lubię go... Nie lubię tej postaci ani w filmie, ani w tej grze. Już mi się nie podoba. No ale zobaczymy. Może w książce będzie jakoś fajniej. No dobra, wiem, że Frodo, kurde, ale Frodo... Teraz sam znowu będzie las tym tunelem. Ja nie będę mógł w niego wejść. Bo głupia inteligencja będzie próbowała do mnie podejść. No tak jak mówiłem, właśnie sam wyszedł przed chwilą.
A ja bym wolał, żeby on tam stał, na mnie czekał. Nie wiem, powinna pomyśleć, że ja chcę tam wejść. Nie wiem, skąd bym miała to wiedzieć, ale powinna. Dobra, idziemy dalej. Tutaj wszystko zrobiliśmy, co się dało. A, tutaj zapnąć. O, kwadraciki. Tych, kurde, zapomniałem. Nie wyrzucaj tej ryby! Nie, bo będę po nią musiał... iść. I muszę iść po tą rybę znowu. Ale ja przecież miałem tą rybę, tylko mi wypadła. Nie, skąd ja mam wiedzieć, która to jest? No i trzeba iść z powrotem. Nie no, wracamy naokoło. A tutaj sobie wejdę chociaż. Tu nie byłem ostatnio. Abym ominął takie wspaniałe miejsce. Nie, no może nie takie wspaniałe, ale jest pieniążek. Są dwa takie niebieskie pieniążki, które dają nam bardzo dużo. O, tu też jest ryba. No to patrzcie, to nie musiałem nawet iść tam daleko, tylko tutaj. No, udało się. Teraz poprosiłbym o punkt kontrolny, ale oczywiście zapewne nie będzie tego punktu kontrolnego. Bo ja mam takie szczęście, że nie ma. No, ten już kimono. Ten też. Kurde, no nie wiem, tutaj mają taki... po lewej stronie mają taki skrawek ziemi, a oni na głazach nad tym... nad jeziorem. Nie ukradli, tylko spadł na Bilbo Bagginsa, no nic ci nie ukradł. Smigo. Goj. Radziłbym zarezerwować wizytę u ortodonty, drogi Golunie. Masz krzywe dwójki, jedynki, trójki, piątki, szóstki i siódemki. No i ósemki też. Jest punkt kontrolny. Zapisz, kontynuuj. Poczekam, aż się pojawią kwiatki. No, ten ma tutaj zabójczą broń, rzuca nas rybami. Super. Dziękuję wam bardzo, moi drodzy widzowie, za to, że poświęciliście znowu mi te pół godziny prawie swojego cennego czasu. Ja wiem, że wy macie też zajęcia. Rozumiem to. Dlatego wszystkie filmiki są cały czas na naszym kanale i możecie je oglądać także w weekendy. Dziękuję wam za komentarze, za lajki, za subskrypcje. Zapraszam do oglądania innych filmików z Twierdzy, z Twierdzy 2. Z FMA, z Mafii, macie z czego wybierać różne gatunki. Jak najbardziej zapraszam. Dziękuję wam bardzo. Do widzenia, cześć!